po przyjeździe zabrali mi paszport i kazali podpisać jakieś dokumenty. Handel ludźmi, nazywany współczesnym niewolnictwem, ma wiele form. To m.in. wykorzystanie do prac przymusowych, wyzysk seksualny, pobieranie organów czy wykorzystywanie na tle przestępczym. Szczególnie musimy zwracać uwagę na bardzo atrakcyjne oferty pracy, gdzie podczas krótkiego wyjazdu jesteśmy w stanie zarobić ogromne pieniądze. Dotyczy to szczególnie krajów Europy Zachodniej, gdzie zarobki w euro pokazują, że pojedziemy na 2-3 tygodnie, a jesteśmy w stanie przywieźć takie wynagrodzenie, za jakie w normalnych warunkach otrzymalibyśmy przez pracując 2-3 miesiące. Niewolnictwo zazwyczaj kojarzy nam się z... Co roku ofiarami handlu ludźmi pada około 2 milionów osób na całym świecie. 1/3 z nich stanowią dzieci. Szacowane dochody za ten proceder to około 30 miliardów dolarów rocznie. Popularną formą handlu ludźmi jest też wykorzystywanie do wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Bardzo często problemem jest to, że osoby, które stały się już ofiarami handlu ludźmi, wstydzą się do tego przyznać. Wstydzą się do tego przyznać i są bardzo z jednej strony rozczarowane, ale z drugiej są zastraszone, boją się przyznać swoim najbliższym, że pojechali zarobić pieniądze, a później spotkała ich brutalna rzeczywistość. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej podkreślają, że w tym temacie ważna jest profilaktyka. Te wszystkie działania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone przez Straż Graniczną na rzecz młodzieży szkolnej, środowisk akademickich, studentów, środowisk pracowniczych czy też lokalnej społeczności służą przede wszystkim podniesieniu świadomości społecznej. Uwrażliwiają i przestrzegają przed zjawiskiem handlu ludźmi, ale także wskazują na te wszystkie działania i zachowania niepożądane. Wykorzystują trudne położenie finansowe tych osób, rodzinne. Czasami jest to położenie wręcz krytyczne, gdzie osoba z przysłowiowym nożem na gardle musi zarabiać. Już miałam sytuację, kiedy szukałam pracy za granicą, ale nie podjęłam się jej, bo nie miałam pewnych źródeł, z których jakiegoś polecenia, czy ktoś już pracował za granicą i wie, jak tam był. Nie chciałam aż tak ryzykować, żeby z jakiejś oferty z internetu iść pracować za tą granicą. Wolałabym mieć już coś sprawdzone. Każdy, kto słyszał o przypadkach handlu ludźmi bądź sam czuł się ofiarą niewolnictwa, powinien zgłosić ten fakt organom ścigania, policji lub Straży Granicznej.